Jeden na jednego. Jeden na jednego, czyli słowne starcie przedstawiciela partii rządzącej z przedstawicielem opozycji, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Audycję realizuje Szymon Krzysztoń, a w studiu Radia Olsztyn, nasi goście. Pani poseł Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry, witam Państwa. I pan państwa. poseł Andrzej Maciejewski, KUKIS 15. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, słuchaczy. Oboje nasi goście to nie tylko posłowie, ale też kandydaci do Europarlamentu i właśnie od kampanii wyborczej do Europarlamentu zaczniemy. Wybory już w najbliższą niedzielę, coraz mniej czasu. Kampania tak naprawdę skończy się za niecałe 31 godzin, bo w piątek o północy. A jak byście Państwo podsumowali dotychczasowy przebieg tej kampanii, kiedy patrzycie na nią przez pryzmat chociażby sondaży wyborczych, tego jak jesteście odbierani? Pani poseł Iwona Arendt, jak Pani ocenia to, co działo się w kampanii dotychczas? Tutaj oceniając kampanię wyborczą na Warmii i Mazurach, była ona w miarę spokojna. Ja bym nawet oceniła, że była merytoryczna. Nie dochodziło do jakichś e, spraw sądowych w trybie wyborczym, e, tak, bo nie, nie przypominam sobie, żeby do czegoś takiego dochodziło, więc można ocenić, że była w miarę spokojna na Warmii i Mazurach. No my jako Prawo i Sprawiedliwość jeździliśmy, spotykaliśmy się w, w terenie, spotykaliśmy się na wsiach, w, w miastach, w gminach, w powiatach. Przedstawialiśmy swój program. My pokazywaliśmy to, co chcemy zrobić w Unii Europejskiej w przyszłym budżecie Unii Europejskiej, bo tutaj też wspominaliśmy wszędzie o tym, że będzie nowa perspektywa budżetowa i dlatego tak ważne są te wybory, ponieważ tutaj jest pole walki o jak największe środki, właśnie też dla Warmii i Mazur, ponieważ jesteśmy niestety w ogonie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych, i dlatego nasz program był programem merytorycznym oczywiście słuchając słu, akurat z opozycji kolegów, ale no nie kolegę z kuki z 15, tylko z, z innej partii, no to tylko ich program polegał na antypisie ich... Nawet jakbyśmy chcieli usiąść, debatować, rozmawiać na programy i na rozwiązania, to z Koalicją Obywatelską, tak, Koalicją Obywatelską, Europejską, europejską. europejską przepraszam, Koalicją Europejską trudno było rozmawiać, ponieważ nie przedstawili ze swojej strony programu, a był tylko antypis. No, Więc... Mówili o pieniądzach na zdrowie chociażby, oraz o tym, że tylko, tylko poradzą sobie lepiej zdrowie... z uzyskaniem pieniędzy tak, z Unii tak, Europejskiej. Tak, pieniądze na zdrowie, tylko że nie konkretne pieniądze, na zdrowie, tylko że jest jak... będzie jakiś program, który przygotuje jakiś Pan Weber w Unii Europejskiej, tak, o ile dobrze pamiętam, który, którego jeszcze generalnie nie ma. Jak pytamy się o założenia tego programu, żeśmy dzisiaj wiedzieli, jakie będą, będą chociażby założenia tego programu, to się do dzisiaj nie dowiedzieliśmy. Więc trudno tutaj rozmawiać o jakimś programie zdrowotnym, kiedy nie ma żadnych konkretów. Pan poseł Andrzej Maciejewski, jak pan ocenia kampanię, no, zwłaszcza z perspektywy ugrupowania z 15? Sondaże pokazują, że jesteście... Nad progiem. Gratuluję nie, miejsca. Pierwszego. Nie no, przede wszystkim jako jedynka miałem trochę inną rolę. Miałem rolę bardziej terenową, także spędziłem dobre dwa miesiące w trasie i nie ukrywam, że właśnie dosłownie, kwadrans temu dojechałem z stoku gdzie wczoraj miałem debatę w telewizji publicznej. Przyjechałem specjalnie tutaj na spotkanie do państwa i jutro jest ostatnia debata telewizyjna, właśnie w telewizji olsztyńskiej, TVP i cóż. Ciekawa, ciekawa kampania, bo okręg mamy bardzo ciekawy. Największy w Polsce. 1 piąta Polski, terytorialnie ogrom, ludnościowo bardzo mało. Zagęszczenie bardzo małe, wiele problemów, a jednocześnie ogromne bogactwo kulturowe, złożoność problemów, wątków narodowościowych. Niesamowita historia, bardzo dobra lekcja. Naprawdę ja się dużo nauczyłem o na naszej tej części Warmińsko-Mazurskiej to już dużo widziałem, ale gdy chodzi o Podlasie miałem okazję spędzić osiem takich bitych dni w trasie. To właściwie jako, jako jedynka byłem w każdym powiecie. Ale w tej całej kampanii, dosyć ciekawej, ja właściwie mam jedno pytanie i taki niepokój. Czy, czy jak... I to, I to wczoraj powiedziałem w telewizji publicznej oficjalnie. Czy naprawdę istnieje pan Frankowski? Czy pan Frankowski jest chłopakiem z plakatu? Czy to Oczywiście jest człowiek widmo? Dlaczego ty, o, dlaczego, tak. ty, dlaczego ty mówię? Bo, bo było sześć debat, i to mówię z pełną premedytacją i odpowiedzialnością. Było sześć de debat dedykowanych jedynkom. Sześć debat. Proszę państwa, na sześciu debatach pan Frankowski był zero razy. Zero razy. Pytanie, czy pan Frankowski istnieje? Czy taki, ja w ogóle, taki człowiek jest? Bo, bo na, mam wrażenie... Ja go widziałem na spotkaniu z wyborcami kiedyś, więc najprawdopodobniej nie no, no tak. No, ale, tak. ale, ale pytanie, pytanie, jest jedno, bo, bo ja rozumiem, że dalsze jest daleko. Ja specjalnie pojechałem wczoraj z Olsztyna do Białego Stoku i mówię, no kurczę, Biały Stok, telewizja będzie, człowiek z plakatu nie ma. Byłem w, na debacie w Białym Stoku w redakcji z gazety współczesnej Kuryi Polanego. nie ma, daleko, mat. Czyli zatem, rozczarowanie konkurencji? Nie. To jest bardzo niepokojące, ale czego o tym mówię? Jest to bardzo niepokojące, bo mamy kandydata, który jest jakoby jedynką, który ma w nosie nie mnie, ale wyborców. Właściwie on jest tak już pewny, że jest już wybrany tym europarlamentarzystą, że on właściwie nad nie musi tu przychodzić. On nawet nie musi mówić o tym, jaki ma pomysł na, na, na region, na, na, na swoją działalność. Jednym słowem mamy butę i arogancję i aż się boję. Bo jak już to robi kandydat na etapie wyborów, to co będzie po wyborach, jeżeli on dzisiaj nie jest w stanie przyjść do debaty, a jest podobno sportowcem. Tak? A więc... Kimś to powinien być fajterem, powinien iść, walczyć, bo tak, tak, tak robią to piłkarze, zawodowi piłkarze, a nie tchórze, którzy dają walkowerem przejść do dara. Ale panie pośle, może on nie uczestniczy w tych debatach, ponieważ nie zna, nie ma co przedstawić, bo nie ma programu. No to koalicji hello, Gdzie jest koalicja europejska ma odpowiedzieć na pytanie, czy no oni właśnie. chcą mieć tylko chłopaka z plakatu, czy żywego człowieka z krwi i kości, który przyjdzie i powie, Panie Maciejski, gadasz pan głupoty i punktuje mnie. On tego to nie zrobił czyli jest tchórzem skórzem i nie ma nic do powiedzenia tak, tak. Wy, mi jako kandydatowi, a, jak, a wyborcom swoim tym bardziej. Jak państwo oceniacie swoje personalne szanse, bo patrząc na kampanię Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza w Wolsztynie i w okolicy, to mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim stawia na profesora Karola Karskiego. Z tego, co słyszę, na Podlasiu trochę też widać Krzysztofa Jurgiela, natomiast pani Iwona Arendt, czy pani się lansuje albo jest lansowana ja, przez własną partię? Tak, naprawdę to nie chodzi o lansowanie przez partię Promowana. czy przy, być może przez kogokolwiek. Ja czwartą kadencję jestem posłem na Sejm i przez te cztery kadencje myślę, że tak wiele rzeczy zrobiłam, że nie musisz specjalnie przed wyborami na siłę próbować coś pokazywać, co jest sztuczne. Ja, ja bardzo nie, nie lubię na siłę to właśnie jak pan powiedział, lansować się na siłę. Ja odwołuję się do tego, co zrobiłam, do mojego dorobku, do tego do tych ludzi, którzy do mnie przychodzą po pomoc, którym pomagam, ci, którzy wiedzą o tym, jak pomagam. Dzisiaj otrzymałam kolejne pismo z podziękowaniami i myślę, że ci ludzie, którzy wiedzą, co ja robię i obserwują całą moją działalność przez tyle lat, docenią to i docenią w, w tych wyborach także. Ale Ty czy ma Uważa Pani że ma Pani realną szansę na mandat. No tak przewidywania naprawdę, są nie, no, takie, że pis realnie, dostanie prawdopodobnie nie, realnie, jeden mandat. Nie, realnie, szanowni Państwo. No, wiadomo realnie oceńmy, że warmia i mazury w ogóle szans na mandaty to ma tylko no, dwa, to jest góra, bo Chyba, tak jak pan frekwencja. poseł powiedział. Właśnie, tak jak pan poseł powiedział. My wielki obszar Podlasi i Warmia i Mazury, ale ludnościowo fatalnie, bo mamy bardzo niskie zaludnienie i przez to Warmia i Mazury traci, ponieważ yy, właśnie ta frekwencja powoduje i słaba jeszcze do tego frekwencja powoduje, że my ledwo mamy te dwa mandaty na, całe, yy, na cały nasz okręg. Przy, na przy okazji tego te dwa mandaty Zazwyczaj, tak jak było od 2004 roku, od pierwszych wyborów do Europarlamentu, zawsze dzieliły się na, dla dwóch partii politycznych. Pierwsze wybory to, pamiętam, LPR wziął z Platformą Obywatelską, potem już był podział, że Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska brała. I prawdopodobnie w tych wyborach. Także te sondaże, chociaż w te sondaże to ja nigdy nie wierzę, bo najlepsze e, nawet sondaże nie pokazują realnie e, to, co się dzieje przy urnach, bo tego, tego już się nauczyliśmy przy kampanii wyborczej na prezydenta Polski, kiedy panu Komorowskiemu sondaże pokazywały 70%, po czym wygrał e, pan e, prezydent Duda i wszyscy się bardzo zdziwili, bo sondaże mówią co innego. Więc nie ma co na sondaże patrzeć, nie ma co na sondaże Patrzeć, ale te mandaty przy tych przynajmniej takich sondażach, no. Przypuszczalnych, tak, jak my powiemy, że około tutaj, uśrednionych, no tam, dokończę już uśrednionych. Możemy się spodziewać, że te mandaty się rozłożą. Jeden mandat otrzyma Prawo i Sprawiedliwość, drugi mandat otrzyma koalicja europejska. Tak ja sąduję. I myślę, że tutaj od nas z Prawa i Sprawiedliwości, no jedynką jest Pan profesor Karol Karski, dwójką jest pan Krzysztof Jurgiel. No, ja jestem trójką. No ciężko jest trójce się przebić, choć walczę, staram się, jeżdżę, rozmawiam z się. No Ale ja myślę, że ktokolwiek z nas by y, został europarlamentarzystą, to będzie dobrze region reprezentował. Ta kampania nauczyła mnie jednej Maciej rzeczy: nie wierzyć sondażom. Powiem właśnie. dlaczego. Jestem po społecznych i im bardziej się przyglądam tym wszystkim sondażom, pracowniom, przecudnym, jak one to robią, to stwierdzam, że świat zwariował, bo nagle, jeżeli w jednego dnia mamy dwa sondaże, gdzie dwie siły skrajne w jednym mają 10% przewagi. I w drugim też. Drugim Z drugiej strony też 10. To tak. po prostu ktoś nie ma pojęcia o warsztacie badawczym i to jest żenada dla pracowni badawczych. To jest żenada. To jest wstyd. A wracając I... do mojego pytania, jak pan ocenia swoje personalne szanse. Kukiz na mandat? Się ma e, swój fundament kiszulany, trzeba przyznać. Ja mam porównanie Podlasia i Warmii Mazur, a byłem także w Elblągu i całe, cała Warmia Mazury tutaj też jest przeze mnie zjechana. Jestem optymistą. Co więcej, ja wierzę w to, że tak zwane ostatnie godziny są zawsze najbardziej decydujące. Więcej już były takie przypadki, że wybory w ostatnich godzinach świat wariował i do góry nogami się wszystko przewracało. Wierzę w to, że w tych wyborach będzie głosowanie na człowieka? Wierzę w to? Wierzę w to, że społeczeństwo jest zmęczone licznymi wojnami i to niestety widać, zniechęcenie ogromne? Trzy wierzę w to, że ludzie będą chcieli głębokich zmian. W to wierzę. Jaki będzie finał, zobaczymy w niedzielę. Przede mną ostatniej godziny kampanii ciężkiej pracy, ja do końca walczę, debata wczorajsza w TVP Białystok pokazała, że tak wcale lukrowo to nie jest dla wielu osób. Także tu dlatego powiedziałem, te trzy punkty, które wymieniłem, mogą się naprawdę spełnić. To jeszcze pytanie o ten ostatni dzień kampanii. Tak jak wspomniałem, no trzydzieści i pół godziny do ciszy wyborczej nam zostało. W piątek państwo, jak rozumiem, nie zamierzają w odpoczywać. ruszam od rana, od, rana, od rana ruszam w teren, mam spotkania i do ostatniej, do godziny 24, kiedy się zacznie cisza wyborcza, na pewno będę jeszcze prowadziła kampanię wyborczą. Ale ja wszystkich, i tutaj pozwolę sobie na pewną agitację w Radiu Olsztyn, Zapraszam wszystkich do, na moją stronę internetową i do zapoznania się z tym dorobkiem, z tym, co chcę zrobić jako europarlamentarza, co, europarlamentarzysta i co do tej pory zrobiłam i, i co, co no, jestem członkiem delegatem Polski do Rady Europy, więc też nie jest mi obce poruszanie się na jak, tak, tak zwanych salonach europejskich, więc myślę, że też jestem dobrym kandydatem. Pan poseł Andrzej Maciejewski. Nie, nie, ostatni to dzień będzie Olsztyn, wyglądał. To już Olsztyn powiem szczerze, w 36 godzinie ja z wielką radością wyłączę samochód, wyłączę Facebooka, na te dwa dni będę milczał jak grób. Wyśpię się wreszcie, bo w końcu w domu. Z rodziną. E, uwaga, Prawda. odkurzę kosiarkę. Kosiarka na mnie czeka, ja na nią czekam i naprawdę z wielką radością w sobotę pójdę kosić Rodzina na pewno zapamięta te e, słowa, które teraz padły, ale piątek tak, ja jeszcze. Z wielką, radością, z, wielką radością, z wielką radością zajmę się domem, bo nie ukrywam, no mam zaległości. Niestety teren e, i praca e, kandydata, a pamiętajmy, żywiołem polityka są wybory. E, to jest tak. nasza codzienność. Tak. E, I tutaj e, każde wybory są tak naprawdę próbą sił dla polityka, i są ciężką pracą. Ciężką pracą, i moi sąsiedzi, którzy mają okazję mnie obserwować, pytają się moją żonę, jak my to wytrzymujemy, jak dajemy sobie radę. Wiele osób pyta się, Andrzej, kiedy ty śpisz? Kiedy? No właśnie, to jest nasza praca i kiedy się kończą y, wybory, proszę mi uwierzyć, marzeniem moim jest wyspać się, a nie jestem śpiochem. E, odpocząć i naprawdę. Pobyć w domu. Pobyć w domu staje się marzeniem chyba i pragnieniem, wszyscy, pragnieniem chyba nas polityka pokamienia. Po to są nasze takie marzenia. No i oczywiście, e, oczywiście debata 20 zapraszam do oglądania. Do, do, do do w debaty. takim razie. Debata na żywo, w Polsce. troszeczkę ciszę wyborczą. No dobrze, to jeszcze jutro ten ostatni dzień kampanii wyborczej 30 i pół godziny do ciszy wyborczej i troszeczkę więcej do ogłoszenia wyników wyborów do Europarlamentu, które przypomnę w niedzielę i ten temat zdominował nam dzisiejszą audycję jeden na jednego, o której Gośćmi byli pani poseł Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Proszę głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Zachęcam. I pan poseł Andrzej Maciejewski, Kuki z 15. Dziękuję. 26. Głosuj na Maciejewskiego. Zapraszam. No i mieliśmy. Rym na koniec. Andrzej Piedziewicz, dziękuję Państwu za Dziękujemy. uwagę. Dziękuję bardzo. Na jednego.